Witam w kolejnym odcinku. Dziś na warsztacie wzmacniacz zintegrowany stereofoniczny marki Sansui model AU-D7. Ktoś zapyta, dlaczego tak mało jest sprzętu Sansui na kanale. Odpowiedź prosta, bo Sansui się nie psuje. No oczywiście, jak każdy wzmacniacz i każdy inny sprzęt wymaga co jakiś czas przeglądu. Właśnie po to trafił do mnie ten egzemplarz od właściciela. Właściciel skarży się na nierówne wzmocnienie kanałów, zanikanie jednego kanału po jakimś czasie, włączy wzmacniacz, następnie wyłączy, ponownie załączy, kanał wraca. Więc już to można sądzić, że mamy problem ze stykami przełączniki albo przełączniku, albo co bardziej prawdopodobne przekaźnika wyjść głośnikowych. Wzmacniacz ma dość taką zwartą budowę, jest on dość wąski, ale wysoki, wagowo całkiem konkretnie czuć go. Także wzmacniacz całkiem fajnie zbudowany. Nie jest to najwyższa linia Sansui. Ale myślę, zobaczymy sobie po budowie. Zajrzymy do środeczka. Zobaczymy po budowie, po pomiarach, po przeglądzie, jak on się prezentuje. Z lewej strony umieszczone mamy wiewmetry na diodach. Jak widać, lewy kanał wzmacniany jest mocniej. Faktycznie widać to na wiewmetrze. Lewy kanał gra mocniej. Dość rozbudowana sekcja kontroli barwy dźwięku. Mamy kilka, a właściwie cztery zakresy regulacji częstotliwości. Super bass to będzie około 20-30 Hz. Bass to wszystko poniżej 200 Hz podbija nam. Presence to inaczej średnica, czyli podbicie średnicy lub obniżenie regulacji średnicy. I treble, czyli wysokie tony. Włącznik, wyłącznik, czyli możemy odciąć sobie wzmacniacz regulacyjny. Balans, wyjście pętli, czy tam wyjście, selektor wyjścia nagrywającego. Z jakiegoś źródła ma być wysyłany sygnał na to wyjście. Tryb stereo, odwrócone stereo, suma kanałów lewy i prawy, lewy kanał prawy. Loudness, oprócz tego, oprócz tak rozbudowanego regulatora barwy dźwięku. I tak, kontynuujemy. Nie pamiętam, na czym skończyliśmy. Loudness, również mamy podbicie. Duża gałka od potencjometru głośności. Z prawej strony selektor na isostatach zależnych. Jak widać, tutaj mamy brak podświetlenia wejścia tuner. AUX działa. Pętla nagrywająca 1, podświetla się, pętla nagrywająca 2, nie podświetla się, więc coś z podświetleniem, nie wiem, czy to jest to zrealizowane na diodach, czy na żarówkach, jeszcze nie zaglądałem do środeczka. No to wpuśćmy sobie sygnał testowy na sztucznym obciążeniu, nie będziemy męczyć tutaj uszu. I zobaczmy sobie, mamy tam jakąś moc i zobaczmy na pomiar zniekształceń. Jak widzimy, w kanale prawym mamy dwa razy większe zniekształcenia, czyli już widać, że zanieczyszczenia elementów stykowych są widoczne i dają się we znaki. Więc nie ma co tutaj więcej męczyć. Zaglądamy do środka, zobaczymy, jak jest zbudowany w środku ten wzmacniacz. I wzmacniacz w środku wygląda następująco. Odłączę sobie, odłączyłem z sieci. Dość duży transformator sieciowy, ekranowany miedzią. Kondensatory w filtrze zasilacza, widzę tutaj Elny 12000 mikrofaradów, na pewno sprawdzimy sobie pojemność. Patrzę, czy ten coś luźny, obowiązkowo sprawdzimy sobie pojemność. Płytka selektora, a właściwie gniazd wejściowych, selektora pętli nagrywającej, czy tam wyjścia nagrywającego, przedwzmacniacz gramofonowy z przełącznikiem wyboru wkładki, radiator, no takich dość średnich rozmiarów. Od spodu są tranzystory końcowe, więc będziemy je widzieć po odkręceniu płyty. Tutaj z przodu co mamy? Płytkę wiewmetrów. Ta płyta póki co nie wiem, do czego służy. Być może jest to, chyba jest to zasilacz. Tak, zasilacz.
prawdopodobnie zasilacz. Chyba, że. Tak patrzę. Nie, jest to płytka od wskaźnika wysterowania. I dwie płytki, dwa rzędy płytek do regulatora barwy. Pierwsza, druga wraz z również tutaj z ostatami. Płytka selektora wejść na isostatach zależnych i płytka z lampkami od podświetlenia. Już sprawdziłem sobie w serwisówce, wskaźniki są podświetlane lampką, czy tam żarówką 8 V, 70 mA. Podobnie wskaźniki wysterowania tutaj również mają żarówki, one są spalone w tym egzemplarzu. One powinny również być podświetlane, wtedy tak na niebiesko ładnie świecą. To sobie będziemy się naprawić. Całość jest zakurzona, więc wystarczy, myślę, tylko odkurzenie. Nie widać tutaj śladów działalności preparatów typu kontakt, więc wszystko jest suche do oczyszczenia, do wypędzelkowania. Nie będziemy chyba moczyć całego wzmacniacza. Dwa przekaźniki wyjść głośnikowych z tyłu do wyczyszczenia lub wymiany. Zobaczymy. I tak to się prezentuje w środku. Zobaczymy sobie jeszcze od spodu. I od dołu wzmacniacz wygląda na to, że nie był grzebany. Jedyny problem to taki, że wszystko jest na połączeniach lutowanych. I przy każdorazowej rozbiórce trzeba uważać, żeby się nic nie wypięło. Płytki mogą być ciężko dostępne, jeśli chodzi o wyjęcie ich. Także będziemy sobie musieli jakoś radzić. Może partiami będę wymontowywał wszystkie selektory. Przekaźniki wyjść głośnikowych. Ciekawy typ. Omron. Jeszcze japońskie. Dość ciekawe wyprowadzenia, ponieważ tu jest jedno złącze załączane, drugie po środku zasilanie cewki i przekaźnik działa w taki oto sposób, że z jednej strony ma jedne złącza, z drugiej drugie. Troszeczkę inna konstrukcja od takiej, do której przywykłem, ale styki są dużych rozmiarów. Spróbujemy je wyczyścić, bo są czarne. Sprawdzimy zaraz rezystancję. Rezystancja jednej pary styków, jak widać, 5 ohm, 6 ohm, mocno docisnę, to nawet wzrasta. To ciekawe, że im mocniej, tym większa rezystancja, także zabrudzone są dość ostro. I rezystancja styków po wyczyszczeniu, pomimo iż mocno dociskam, nie wzrasta, tylko maleje do zera. Czas na zajęcie się selektorem wejść. Już wymontowany. Taka ciekawostka, aby wymontować zespół przełączników, trzeba było rozbudować dwie płytki od spodu przełączników, jak i od góry była umieszczona. Jeśli chodzi o serwisowanie tego akurat modelu wzmacniacza, jest to mało, można powiedzieć, przyjazny według mnie wzmacniacz do serwisowania dla osoby to wykonującej. Wszystko jest na połączeniach lutowanych na taśmie. Złączek jest zaledwie kilka i to w torze sygnałowym. Reszta wszystko lutowana. Dlatego wszystko leży delikatnie podparte, aby nic się nie uksyło. Aby kable nie pękły. No i tyle. Przełączniki, przekaźniki zrobione, potencjometry zrobione, reszta przełączników jest zrobiona. Selektor wejść, wymiana żarówek, kondensatory na płytce wzmacniacza już sprawdzone, są ok. Główne kondensatory również ok, mają znamionową pojemność nawet nieco wyższą, o 10% wyższą, ESR niskie, został mi jeszcze zasilacz i będziemy składać. Przełącznik rodzaju wkładki MMMC, mocno zabrudzony, smar. I składamy selektor wyjścia nagrywającego. Jeden z ostatnich etapów to wymiana takich ciekawostek, takich diod. Oznaczone one są MV103. Występują również w sprzęcie Sansui. Są one dość awaryjne, więc lepiej przy przeglądzie wymienić je na coś współczesnego, tak aby nie zrobiły one
awarii w parze różnicowej. Nie będę tutaj oryginalny. Korzystam z pomysłów innych. Podpatrzone od kolegi Mariusza. Trzy diody impulsowe połączone w szeregu odpowiadają diodzie MV103. Jeśli chodzi o charakterystykę takiego połączenia, można na forach internetowych amerykańskich poczytać sobie, podpatrzeć wykresy. Diody 1N4148, 1N4150 w zależności od rodzaju diody sprawdza się tutaj w różnej kombinacji. Dwie diody, trzy diody. Zapraszam do lektury forum Audio Karma. Tam szerzej o tym. Ja Ameryki nie odkrywam, korzystam z osiągnięć i z wiedzy innych. W koszuleczki, tak aby zabezpieczyć. I można wlutowywać zamiast tych diod. I wzmacniacz Sansui AUD7. Już złożony. Panel umyty, gałki również przemyte. Co zostało zrobione? Podsumujmy sobie. Oprócz przeczyszczenia wnętrza z kurzu, naprawione żarówki podświetlające wybrane wejście. Była spalona tuner i tape play numer 2. Żaróweczki wymienione. Wymienione kilka kondensatorów. Praktycznie wszystkie Nippony, takie czarne. Nie wiem, jaki to jest model w tym momencie. SL widzę chyba. Do wymiany utrata pojemności. Natomiast Nishikony, jak później Wam pokażę, takie niebieskie sprawdziłem praktycznie w całym wzmacniaczu. Na pewno we wzmacniaczu w końcówce mocy, czyli na płycie wzmacniacza. Wszystkie trzymają parametry bardzo fajnie. To są takie właśnie Nishikony niebieskie. Trzymają, parametry zostały. Nie będziemy tutaj dubać, nie będziemy nic na siłę wstawiać. Te, które utracił pewność, wymienione. Główne filtrujące 12000 mikrofaradów. Mają tą pojemność, więc również zostały wyczyszczone wszystkie potencjometry. Przełączniki, czyli selektor wejść, co Wam pokazywałem. Przede wszystkim wyczyszczone przekaźniki wyjściowe, skalibrowane na tyle, na ile to możliwe. Wiewmetry. Jedna rzecz jeszcze została zrobiona. Kalibracja potencjometru głośności, bo duża różnica była, ponad 1 V w napięciu na korzyść kanału lewego. W tym momencie kanały są zrównoważone, równo wzmacniają. Jedyny mankament, jaki myślę, że przez kalibrację, może nie przez kalibrację, rzecz, którą się nie dało uniknąć, a wynika ona z jakości potencjometru lub ze stopnia już może jakiegoś jego zużycia. Przy minimalnej głośności delikatnie kanał prawy się przebija, ale jest to mało słyszalne, mało dokuczliwe. W porozumieniu z właścicielem doszliśmy do porozumienia, że ważniejsza jest równoważność wzmocnienia kanałów niż minimalne przebicie w kanale prawym przy minimalnym zciszeniu. No niestety tego nie przeskoczyłem. Loudness wyczyszczone, przełącznik tone defeat on również. Była zabawa. Może Wam pokażę w środeczku teraz jeszcze wzmacniacz, a później zrobimy sobie serię pomiarów. Była zabawa z układem stabilizacji napięcia prądu spoczynkowego końcówek mocy. Tak jak Wam pokazywałem, pasta pod tranzystorami mocy została wymieniona, a dodatkowo jest tutaj taki płaskownik, do którego montowane są tranzystory od prądu spoczynkowego w sztuk aż 3 na kanał. Tak to rozwiązał Sansui. I w prawym kanale po prostu ten kanał, ta stabilizacja prądu spoczynkowego, nie mówię kanał, tylko stabilizacja prądu spoczynkowego
dziwnie się zachowywała. Postanowiłem, że zdejmę całość, nałożę również tutaj nową pastę. Myślę, że to była dobra decyzja, bo pasta była skamieniała, kruszyła się. Sprawdziłem przy okazji wzmocnienie tych tranzystorów, czy nie są czasami jakieś uszkodzone, wszystko ok. I w tym momencie po tych zabiegach prąd spoczynkowy się udało wyregulować. Jest on stabilny, ale co zauważyłem, akurat nie wiem, czy to Sansui tak rozwiązuje. Muszę zerknąć w inne wzmacniacze tej marki, ale prąd spoczynkowy początkowo po włączeniu na zimno nam dość tak dość ochoczo, żwawo rośnie i stabilizuje się naprawdę tak po 15, jak nie 20 minutach na poziomie, który ostatecznie pozostaje. Prąd spoczynkowy wynosi w tym wzmacniaczu około 50 mA. Jest to 33 mV w spadku na dwóch rezystorach 0,33 Ohma. Serwisówka tak podaje na schemacie, a natomiast w opisie, w tabeli opisowej podaje 15 mV w spadku napięcia na tym rezystorze. I teraz co wybrać? No, posiłkowałem się tutaj schematem i wziąłem te 50 mA, a wcześniej, przed przystąpieniem do regulacji, prąd spoczynkowy no, wynosił około 3 razy więcej, więc on grubo ponad 120, myślę, że około 150 mA był, był tak nastawiony. Potencjometry był maksymalnie, niemalże maksymalnie w wychyleniu maksymalnego prądu spoczynkowego, więc ktoś tutaj chyba regulował coś wcześniej. Wymieniłem, tak jak mówiłem, również te diody potrójne, tak zwane warystory MV103. Wyregulowałem DC offset, potencjometr od DC offsetu. DC offset w granicach 5 do 10, maksymalnie 8 do 10 mV na wyjściu. Prąd spoczynkowy, to co mówiłem, 50 mA. Co więcej, tutaj jeszcze działaliśmy. Sprawdzenie kondensatorów, wymiana ich, to mówiliśmy. No oczywiście wszystkie przełączniki wyczyszczone. Budowa wzmacniacza może nie jest jakaś imponująca, ale chyba to jest stara konstrukcja. Ja myślę, że jeszcze chyba lata 70, ale zaraz to sobie zweryfikujemy. No, niestety nie udało mi się tak na szybko zweryfikować, który to rok produkcji. Ale jeszcze jedna uwaga co do prądu spoczynkowego. Dlaczego on mógł troszeczkę ta regulacja tutaj słabiej działać? Myślę, że tutaj znaczenie ma zmiana napięcia sieciowego. Transformator przystosowany do napięcia 220 V. W tym momencie u mnie, akurat tu gdzie ja jestem, mam nawet do 245 V w sieci. Więc te napięcia tam, gdzie ma być powiedzmy 50 V, mam nawet 57 V, więc ten układ stabilizacji napięcia również mógł działać, mogło to wpłynąć na to, że mógł działać troszeczkę inaczej, ale udało się to opanować. Tak myślę, co tu jeszcze. No, taki wniosek z budowy Sansui w porównaniu do innych wzmacniaczy, to akurat ten egzemplarz, chyba już mówiłem o tym, tak mało wdzięczny do przeglądu. Zobaczcie, wszystko jest na połączeniach lutowanych, sztywne. No to jest pęk, po prostu pęk sztywnych taśm. Trzeba uważać przy wyjmowaniu płytki, chociażby z gniazdami wejściowymi. Jest tutaj preamp gramofonowy, tutaj mamy selektor wejść. No wszystko jest na sztywno, trzeba uważać. To wszystko sobie na boczek postawiłem, wisiało. I tak trzeba było wylutowywać na spokojnie. To tyle chyba. Teraz włączmy sobie. Zróbmy serię pomiarów. Zobaczymy, jakie mamy wyniki. I zróbmy sobie serię pomiarów. Załączamy. Ja już tam odkręcam delikatnie, albo załączył się przekaźnik, słychać było kliknięcie. Odkręcamy manetę. Jaką tu mamy moc w tym momencie? Zniekształcenia widzicie w tle. W tym momencie mamy około, ile to będzie? Około 12
watów na 8 ohmach obciążenia, oczywiście w RMS-ie. 6000 kanał lewy, 6000 kanał prawy, no 7 powiedzmy. SNR 78, 77 dB, równiutko, jak widzicie w tym momencie oba kanały równo. Możemy sobie wyłączyć przekaźnik, załączyć go na nowo. Jak widać, załącza on się bez problemu. Nie to co wcześniej, że rozłączało nam kanały. Jeszcze raz zobaczmy. Oba kanały grają na pełnej mocy, znaczy na pełnej mocy, z pewną mocą i załącza się przekaźnik. Nie ma tutaj utraty jakości, to co było wcześniej. Sprawdźmy sobie jeszcze kolejną rzecz. No niestety ViewMed ma to do siebie, że on jest... Starałem się jak najbardziej mogłem go wyregulować. Tutaj widzę, jeszcze można delikatnie prawy kanał odjąć, ale zobaczcie, ja starałem się go wyregulować tutaj w tym zakresie najbardziej użytkowym i jak widzicie, on chodzi tutaj dość równo. Natomiast przy mniejszej głośności ta czułość jest różna. No niestety to jest tylko ViewMeter. Nie jest to płynna, jest to skokowe załączanie się diod. W tym momencie najbardziej użytkowym jest, jak najbardziej poprawnie działa, skalibrowany. No to rzut oka teraz na może jeszcze zrobimy sobie taką rzecz. Wszystkie podświetlenie, jak widzimy, selektora wyjść naprawione. Mamy nasz oscyloskop i zobaczmy, jak wygląda wzmocnienie kanałów. Jak widać, równiutko idą od zera praktycznie. Niewielka tam różnica na korzyść kanału lewego, ale w porównaniu do tego, co było, gdzie 1 V nawet sięgało nam 1 V, różnica to jest niebo a ziemia. Przełączę jeszcze czułość. Z oscyloskopu zobaczmy sobie spokojnie. No tu nam się rozjeżdża powyżej połowy. I ile mamy voltów? 28 V nawet, czyli grubo powyżej 100 W mocy RMS. Ja skręcę czułość mojego układu pomiarowego i zobaczmy sobie, jakie mamy zniekształcenie. I zniekształcenia nadal, jakie osiągamy, to jest 400 kanał lewy, niecały 400 kanał prawy, czyli całkiem przyzwoicie, biorąc pod uwagę, że ta moc jest w tym momencie zawyżona, jeśli chodzi o to, co podaje producent. Czyli wzmacniacz przywrócony, sprawny, wszystkie funkcje działają. Zobaczmy sobie może jeszcze sygnał testowy, podepniemy na kolumny i tym zamkniemy temat przeglądu tego oto Sansui. I jeszcze jedna rzecz. Właściciel zgłaszał, że nie wie, czy działa poprawnie barwa dźwięku, regulacja barwy dźwięku, więc w tym momencie załączona jest. Jesteśmy potencjometrami na zerze, tak żebyście coś widzieli. I zobaczcie, charakterystyka. No nawet spadki są do 0,5 dB na górze po załączeniu regulatora barwy. W momencie tak zwanym defeat pasmo niemalże równe, praktycznie równe jak stół. Załączamy sobie regulację barwy i zarówno w kanale lewym, jak i w kanale prawym podobna sytuacja. W tym momencie kanał prawy nawet gorzej, bo jeszcze średnicę delikatnie wycina. Nie są to duże zmiany, bo tak jak mówię, to jest 0,5 dB, nawet 0,3–0,3 dB. Myślę, że nie do usłyszenia, ale jednak wprowadza nam regulacja barwy pewne tutaj zniekształcenia, jeśli chodzi o pasmo przenoszenia. Z czego one wynikają? No wynikają z tego, że zobaczcie, mamy aż 4 potencjometry w regulatorze barwy. Sygnał przechodzi przez te potencjometry. W położeniu neutralnym każdego potencjometru z racji tego, że potencjometr jest to, no można powiedzieć, mały podzespół mechaniczny, ma pewną tolerancję, jeśli chodzi o rezystancję w położeniu 0. Każda okładzina w tym położeniu różni się troszeczkę od siebie i to się nakłada, co powoduje nam to, że mamy takie pasmo. Czyli po prostu niedoskonałość tych podzespołów powoduje nam zaburzenie pasma przenoszenia. Dlatego tak wielu ludzi wysłucha i szuka przełącznika tone defeat, czy tam direct, różnie to jest nazywane, po to, aby mieć pasmo płaskie. Ale oczywiście po to jest regulacja barwy, żeby z niej korzystać.
jak ktoś chce. Nie ma z tym problemu. Zobaczmy sobie, jak działa nam regulacja barwy. Super bass. Można się domyślać, że to będzie obcinanie częstotliwości najniższych. Zobaczcie, to jest podbijanie środek. Tak naprawdę tej częstotliwości, którą podbijamy, to jest 20 Hz. Na plus 20 Hz, minus. Czyli to jest właśnie super bass, bardzo niskie częstotliwości, tak naprawdę poniżej 50 Hz. Dalej lecimy sobie bass. Bass, podbijanie, działa nam na plus, działa na minus, czyli regulacja barwy działa. I tutaj bass podbija nam od... Tak naprawdę zaczyna się to, w, myślę, że cięcie jest gdzieś około 500-400 Hz i w dół. Już mamy to podbicie. Presence, czyli nam, możemy się domyślać, że to będzie średnica. Jak najbardziej średnica około 1,5 kHz mamy maksimum, które jest ten wskórek i podbijane jest tak pasmowo pasmo. Przenoszenia na plus, na minus, także żeby właściciel nie miał wątpliwości. Regulator barwy działa i góra pasma od 2 kHz nam już rośnie do 20 i w dół również działa. Także żeby mieć wyrównane pasmo, to trzeba by w położeniu neutralnym mamy treble na drugą kreseczkę. Może przesadziłem lekko przed drugą kreseczką. Presence na kreseczkę pierwszą. I w tym momencie powiedzmy mamy to pasmo delikatnie wyrównane w stosunku do tego, co mamy na tone defeat. Także właścicielu drogi, regulacja barwy działa, działa poprawnie, tak jak zamierzył to producent. Dobra, to tyle. A, jeszcze może loudness zobaczmy. Loudness, jak wiecie, zrobi nam uśmiech. Ładnie nam się uśmiecha do nas nasze pasmo przenoszenia. Dość duże podbicie, jeśli chodzi o tony wysokie, tony niskie, czyli mamy uśmiech. Tak działa loudness. Bardzo podobnie w każdym wzmacniaczu. Ok, no to podłączamy sobie kolumny, sygnał testowy. Zobaczymy, czy słyszymy jakieś czaski, czy wszystko jest ok. I sprawdźmy sobie teraz na sygnale testowym 1 kHz. Załączmy sobie regulację barwy dźwięku. Potencjometr głośności działa poprawnie. Regulacja barwy dźwięku załączona. Cicho, cicho, wysokie tony, cicho, tak, załączone. Presence, cicho, balans, lewy, prawy, cicho, loudness, cichutko, reverse, stereo, lewy plus prawy, lewy, prawy, selektor wejść, działa nam bez trzasków. No to tyle. Myślę, że to wszystko na ten moment. Na tym kończymy zaprezentowany wzmacniacz włącznie z pomiarami. Po testach może wracać do właściciela. Pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć.